Drodzy mieszkańcy Nysy, szanowni goście, którzy dzisiaj razem z nami świętujecie 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Właśnie 227 lat temu marszałek Sejmu czteroletniego Stanisław Małachowski na sesji Sejmu w dniu 3 maja przeprowadził uchwalenie Konstytucji przygotowanej przez reprezentantów narodu, a nie narzuconej przez władzę. Uchwały na tamte czasy rewolucyjnej, nowatorskiej i dającej nadzieję na uratowanie rozpadającej się ojczyzny. Inspirowani dziełami politycznymi Stanisława Staszica, kierowani miłością do ojczyzny, między innymi Ignacy Potocki, Julian Ursyn-Niemcewicz, Hugo Kołłątaj i oczywiście król Stanisław August Poniatowski, stworzyli ten dokument, bo marzyli o Polsce wolnej, o Polsce silnej, o Polsce bez obcych panów. Twórcy Konstytucji pokazali, że Polska może być krajem samodzielnym i nowoczesnym. Ale ta demonstracja chęci uratowania kraju nie była pomyśli sąsiednich mocarstw, które dążyły do całkowitego unicestwienia naszego narodu. Dlatego Konstytucja 3 maja w większości nie została wprowadzona w życie. Stała się jednak dla kolejnych pokoleń Polaków symbolem dumy i samodzielności. Natchnieniem do walki o niepodległość. Z całą pewnością przez czas zaborów Konstytucja 3 maja była tlącą się iskrą nadziei na niepodległość. Iskrą, która nigdy nie zgasła. A nie zgasła, bo już 2 dni po uchwaleniu Konstytucji data 3 maja została uznana za święto. I dzięki temu, że w polskich rodzinach ta data, nawet podczas zaborów, z narażeniem życia, była obchodzona, to właśnie ta iskra rozpaliła później powstania kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. To ta iskra rozpaliła Polaków do niepodległości w 1918 roku. Po jej odzyskaniu 29 kwietnia 1919 roku uchwałą Sejm uznał dzień 3 maja za święto państwowe. W 1946 roku władze komunistyczne znowu zakazały świętowania dnia uchwalenia Konstytucji 3 maja. I znowu ta iskra musiała tlić się w ukryciu, dając Polakom nadzieję na wolną Polskę. Od 1990 roku znowu w pełni legalnie, z dumą i radością manifestujemy radość z testamentu naszych przodków. Pamiętając o twórcach Konstytucji i ich marzeniach, chcemy tak jak oni dbać o wolną Polskę i tworzyć ją coraz lepszą, nowocześniejszą i silniejszą. Wyciągając naukę z historii, wiemy, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo, niezależność i suwerenność. Czy w dzisiejszych czasach Konstytucja 3 maja może być jeszcze inspiracją? Tak. Dzisiaj również potrzebna nam jest reforma państwa. Taką reformą jest strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego, która ma sprawić, że w najbliższych latach Polska wzmocni swoją pozycję. Opierając się na wiedzy i innowacyjności, będzie państwem nowoczesnym i mocniejszym gospodarczo. Przez reformy instytucjonalne ma stać się państwem skutecznym i co najważniejsze, państwem odpowiedzialnym za swoich obywateli i wobec nich. Pamiętajmy o tym, że skuteczne reformy można przeprowadzić tylko wtedy, kiedy w narodzie panuje jedność. Nie jednomyślność, ale jedność, wyrażona między innymi szacunkiem do demokratycznej woli narodu. Dzisiaj marzenia i dążenia Polaków nie są obojętne dla Europy i dla świata. Świadczą o tym próby zastraszania i wpływania na samodzielnianie się Polski przy wprowadzaniu reform. Dokładnie tak, jak przy uchwalaniu Konstytucji 3 maja. Musimy pamiętać, co w historii zniweczyło marzenia naszych przodków. Musimy pamiętać o targowicy, o zdradzie, o uzależnianiu wpływowych postaci od obcych panów, od innych mocarstw. Bądźmy mądrym i dumnym narodem. Bądźmy suwerenni
i dbajmy o swoje bezpieczeństwo. 227 lat temu misja nie została dokończona, bo mocarstwa w obawie, że Polska się podniesie, wykorzystały zdrajców. Nie pozwólmy na to teraz. Niech iskra Konstytucji 3 maja rozpala w nas siłę i wiarę w realizację marzeń. Dziękuję bardzo.